Do milicji kobiecej dołączyłam zaraz po jej utworzeniu z inicjatywy Aleksandry Zagórskiej około 28 listopada 1918 roku. Niedługo przekształcono ją w organizację ściśle wojskową. Służyłam z Marią Witek, w przyszłości pierwszą generał Wojska Polskiego i innymi wspaniałymi ludźmi pragnącymi wolności. Na początku kobiety pomagały leczyć rannych i przesyłać wiadomości. W 1920 roku pomogłyśmy w obronie Wilna.